Cześć, Maciej Gieski, Spidersów i opowiem Wam o aktorach, takich znanych hollywoodzkich aktorach, których nie mieliście pojęcia, że występowali w grach wideo. Today is that day. Pierwszy aktor, o którym chciałbym wspomnieć, to Gary Oldman. Na pewno go znacie chociażby z roli tej, której wrzeszczy Everyone w Leonie Zawodowcu. Everyone! Miał też dużo wspaniałych ról i grał w Call of Duty, World at War i Black Ops, gdzie użyczał swojego głosu i roli. Stop shooting! Now! Co więcej, podszedł do tego zadania bardzo profesjonalnie i co jeszcze więcej, mogę się tym nie chwalić. Ciekawe dlaczego. W każdym razie tak, Gary Oldman, wybitny aktor Call of Duty. Dragowicz, Krawsienko, Stein. These men must die. Po drugie, Samuel L. Jackson. Wiecie kto to? Motherfucker. English, motherfucker! W każdym razie, Samuel L. Jackson grał oficera Cenny Penny w grze Grand Theft Auto San Andreas, również niespecjalnie się tym chwaląc. Yeah, whatever, hush up, man. Tak, tak, Samuel L. Jackson, San Andreas, dowiecie się o tym tylko i wyłącznie z napisów końcowych w grze. Yo, Carl, pay the man. Trzeci aktor, Mark Hamill. Znacie go jako Luke'a Skywalkera? W sumie to pewnie nie znacie go z innych ról, bo mu trochę nie wyszła ta kariera. No, ale możecie go znać z Wing Commandera. Mark Hamill. You're gonna wish you never met me. I already do. No i występował w jeszcze jednej grze. Począwszy od Arkham Asylum i kolejnych sequelach, który występował Joker. Niesamowita rola aktorska, no i co więcej, Mark Hamill za każdym razem się zarzeka. To moja ostatnia gra, już więcej nie wystąpię. No a po czym znowu wraca, bo mówi, że bez Jokera żyć nie może. Czwarty przykład, w grze Fallout 3 pojawił się nikt inny jak sam Liam Neeson. It's me. Jak brzmi? Is this some kind of a joke? Liam Neeson występuje na samym początku gry, w tutorialu, gra twojego ojca. Mówił, że zaangażował się w tę rolę z powodu fantastycznej fabuły, jaką ma Fallout. Nie jestem pewien, czy właśnie to było główną motywacją, biorąc pod uwagę jego rolę i ogólnie strukturę fabularną Fallouta 3. Tym niemniej fajnie wypadł. Ostatni przykład, numer 5, zostawiłem sobie na deser, ponieważ uwielbiam uniwersum, w którym ten aktor wystąpił. Chodzi tutaj o Martina Sheena. Chodzi tutaj o Illusion Man, w polskim tłumaczeniu Człowiek Iluzja, i chodzi tu oczywiście o Mass Effecta. Martin Sheen stworzył z Człowieka Iluzji postać tajemniczą, ciekawą, intrygującą. Illusive Man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. Electronic Arts ani sam aktor nie chwalili się tym, że razem pracują. Efekt tego jest taki, że faktycznie nie słyszymy tego Sheena, słyszymy Człowieka Iluzję. No dobra, to by było na tyle tej wyliczanki. Jeżeli Wam się podobała, łapki w górę, to będziemy wiedzieć, żeby częściej takie robić. Nie chcecie przegapić kolejnych, kliknijcie subskrybuj, a YouTube Was powiadomi o tym, że wrzucimy nowy materiał. No i liczę na Wasze komentarze. Przegapiłem jakiś fajny przykład? A może też lubicie takie role, nazwijmy to jawne, w grach wideo, chcielibyście o nich wspomnieć? Czekam na te komentarze. Tymczasem dzięki, do zobaczenia.